Hejka wszystkim, tu Bunny Carly i witam was w ostatnim odcineczku z Bachelorette Challenge w poszukiwaniu miłości, tak jest. Dzisiaj jest właśnie ten finałowy odcinek i ja jestem bardzo ciekawa, na kogo padnie. Naprawdę, to była ciekawa droga, że tak powiem. I zostało właśnie tych dwóch kandydatów, których widzicie przed sobą. Czyli kto tu jest? Boże, ja nie pamiętam ich imion, ja zawsze wszystko zapominam, a potem jest są takie fejle i w ogóle... No, a, to jest Freddy i to jest Nathan, tak. Mogłam zapominać, bo to są dosyć proste imiona, szczególnie, że Nathan kojarzy mi się z Nathanielem ze Słodkiego Flirtu, czyli... tematycznie, ale dobra, zobaczcie, tutaj mamy naszą Noelle. Gdzie ona jest? Schowała się tutaj. A, gra sobie w szachy i jest flirciarska, tak jest. Jest to nasz, powiedzmy, ostatni dzień, czyli dzień 19, finałowe eliminacje i oświadczyny. Finałowy dzień wyzwania. Twoja singielka ma dzisiaj wiele do przemyślenia. Idź na jogging albo na jakiegoś drineczka. Możesz zrobić ankietę lub wybrać losowo, a nawet postawić na swojego faworyta. No, mój faworyt, no, skończył inaczej, powiedzmy to. Albo po prostu wybrać tego, kto ma najwyższe relacje z singielką. I na to właśnie postawimy. Gdy decyzja zostanie podjęta, zabierz Simów w jakieś romantyczne miejsce. Podaruj wybrankowi ostatnią różę. Także, no. Ja postanowiłam zrobić tak. Ja nawet nie pamiętam, jakie mamy z nimi relacje. A, tu są relacje. Także, z tego co widzę, to Freddy jest na prowadzeniu. Ale dam im jeszcze po 3 interakcje i zobaczymy wtedy. A potem, no cóż, finał, co nie? Finał. Dobra, może ty się przebierz, bo tu jest dosyć gorąco. Nie wiem, jakiś taki ten... No dobra, ten może być, w końcu jesteś Barbie, nie? Dobra, lecimy. A, dobra, grasz sobie jeszcze w pracy... w szachy wbij sobie. Właśnie myślisz, co by to zrobić i w ogóle. Ale dobra, ten też jest w dosyć flirciarskim nastroju. Ja myślę, że możemy sobie odpalić grilla normalnie. Tutaj możemy sobie zrobić drineczki i w ogóle. Co ty możesz zrobić tu? Boże, ja nie wiem, bo tu są różne takie... Dobra, steka możemy sobie zrobić. Ty możesz zrobić drineczki, ale ty chyba nie masz żadnych umiejętności. Czy ty, Noel, jakieś masz? Specjalne drinki jakie? O, dobra! Robimy te specjalne. Potem... O nie, już nie? Już nie można? O nie, dobra, to robimy drineczki. A nie. Ale się może przebierzemy, bo jest ciepło, albo nie. Miałaś przestać grać. Nie, nie, robimy drinki. Już jej przeszło. A, zrób dla Freddy'ego. I zrób dla Nathana jakiegoś drinka. Dobra, może się przebierzemy, bo jednak jest gorąco. Do pływania coś weźmiemy, w końcu po to mamy ten basen też. Freddy, chodź tu, nie ma telewizora, ostatni dzień, musisz przekonać do siebie tą panią. Gdzie ona jest? Aha, i poszliście sobie gadać, tak? Aha, i wszyscy są zmęczeni, a ty oczywiście... nie, idziesz, dobra, czy to się zepsuło? Nie, to się pali. Dobra, to jest ten taki kominek. Ale dobra. Miałaś zrobić drineczki. I oczywiście nikt nie chce się mnie słuchać. W tym domu. Dobra. A Freddy'ego. Freddy, chodź tu. Ty chodź tu. Też. Nie wiem, oni się nie chcą mnie słuchać. Może dlatego, że ja włączyłam wolną wolę. Tak, oczywiście.
A ty chcesz pipi, dobra, ale zrób tego drinka i może pójdziesz. Tak, pójdziesz. Żeby nie było żadnej wtopy, wiecie. Dobra, tutaj mamy ten toaletę. Dobra. Tutaj zrób. Aj, źle. Źle, ale dobra, chwila. Ona tutaj przyjdzie i będziemy robić. O nie, wszyscy chcą teraz iść do toalety. Dobra, to Nathan idź. Ona robi ci drinka. Przebierzemy się w jakieś te kostiumy kąpielowe, żeby było, wiecie, klimatycznie. Nie, nie ma? Nie, muszę mieć. Proszę ten. Poproszę ten. Tak jest. Kolę kremową zrobiłaś? I dla siebie. Właśnie. Tak. Ty też jesteś. Dobra, tutaj musimy pozmieniać, żeby było klimatycznie, co nie. No, on się relaksuje, dlatego że on jest zmęczony, więc może coś tu się tam wbije. Nathan, jak skończysz pipi, to chodź pić też. Dobra, żeby było fair, nie? Ale dlaczego creamy cola zrobiłaś? Nie wiem. Dobra, ale ty sama się tego napij. Elegancko. Okej, okay, przytegowujemy to. Czujesz się jeszcze bardziej flirciarska? Dobra. Zawołaj na posiłek. Co to jest? To są te steki. Ciekawe. Ale dobra. Freddy zasnął. Facet, to jest ostatni moment, żebyś... wyrwał, nie wiem, swoją przyszłą wybrankę serca, czy coś takiego, w ogóle jak to wygląda, nie? To miasto, oni tutaj, ten teges. Dlaczego nie jesz? Bo myśmy wszyscy zawolili... No tak, musisz zjeść coś. Tak, i może sobie popływacie tutaj. Tak. O, Vanessa tu jest, dobra. Poćwiczymy tutaj w ogóle. Freddy, idź zjedz może. Boże, ty nie możesz iść spać w takim momencie. No. To by było takie... okropne trochę. Ale dobra. Pyk, pyk, pyk. Okej. Okay. Jest. A pan to chyba powinien tutaj sprzątać, nie? A nie my. Właśnie, a gdzie Noel jest? A, Noel sobie pływa. Elegancko. To mi się podoba. Okej. Okay. Tutaj też możemy sobie pływać. Sobie. Ale on chyba nie popływa jednak. On chyba jednak nie popływa. Ale dobra, damy mu, jak zje. Jednak nie, jednak nie. Z Jadenem chcesz się zobaczyć? I z Ashleyem? No, niestety. Ale dobra, może niech on się zdrzemnie, a ja tutaj z Nathanem sobie ten teges. I to będzie fair. Zrobimy parę interakcji. Gdzie ty masz pokój? Tu? Dobra, idź tutaj. Idź sobie pośpi. A my tutaj coś tam, ten teges i w ogóle, wiecie. Ale zrobimy trzy interakcje. Czy tutaj można zrobić flirciarskie interakcje w basenie? Tylko żeby oni się nie całowali, nie? Ja nie mogę im dawać. Dobra, flirtuj. Poślij pocałunek. To będzie całkiem ciekawe. No dobra, jak to będzie wyglądać w basenie? Bo ja nie pamiętam nawet tego. Może oni wstaną i pójdą gdzieś indziej? O nie! Serio? Ja myślałam, że to będzie tak, wiecie, w basenie. Ale Nathan sobie pływa i w ogóle, dobra, przestań pływać. Aha, i ty wstałaś. No okej. Okay. Nathan, where are you? I z takiej odległości? Wyślesz pocałunek? No chyba nie. A, dobra, idziesz naokoło. Ciekawie, nie przeczę.
fajnie. Raz. Bądź podekscytowana. No dobra, damy im to. Nie będziemy się całować, ale możemy pogilgotać. Myślę, że tak. To będzie takie fair. A i powiedzmy jeszcze jakiś żarcik. Dobra. Elegancko. Dobra, jeszcze damy to 5 razy sztuka. O! Słodkie słówka sobie szepczcie. No. Postaraj się o dziecko! Pocałowali się? O, teraz on jej szepcze. O nie! O Jezu! Że są zadowoleni ze swojej relacji, aż tak? No dobra. I to rośnie. Czy jest coś takiego, żebyś była taka, wiecie, pokawędka? Dobra, to. No i okej. No okej. Że chodźcie tutaj. Chociaż tam fajnie to wygląda, jak siedzicie. Fajnie, inaczej. Chociaż ty w krzaku. Dobra, może jeszcze. O, co to znaczy? Zrób ten krok. Dobra. Co to jest? No, on jest zadowolony. No, tego nie trzeba komentować, nie? Ale dobra, chodź tu. Ich do siebie ciągnie. Oni już się nawet całowali sami w ogóle. Mam nadzieję, że nie pójdą Barabara, chociaż zarób tysiaka, idź graj w szachy. No to możesz sobie iść grać w szachy. Ja ci nie będę tutaj zabraniać, ale idź sobie graj sam. A Freddy może trochę się wyspał i może przyjdzie tutaj. Tak. Bo jeszcze z nim musimy tam obgadać. No on jest trochę śpiący. Myślałam, że sobie odeśpi. Także mieliśmy 4. Dobra, słodka gadka. Mieliśmy 4. Tutaj jest poślij pocałunek. Damy jeszcze. Co to było? A, tu. Proszę. I musimy jeszcze dać jakiś żarcik. O modzie. Jaden, flirtowałeś ze mną, a teraz nie masz, nie możesz jej sobie wybić z głowy, tak? Czy chcesz iść ze mną na randkę gdzieś w Komorebi? Co ty, zwariowałeś? Po tym, jak ją, że tak powiem, po twarzy stegowałeś? No chyba nie. Dobra, jeszcze jedno. A co to tam było? O, oni się przytulają. Fajnie. Coś jeszcze było. Coś jeszcze było. Ale to chyba było to. Nie chcę. Nie, to może to. Tak. Dobra, ale my nie mamy już gilgotania tutaj, więc możemy ci zrobić masaż. Jeśli ten. Także zobaczymy. Ale oni chcą już spać. Dobra, powiedzmy, że gilgota go w szyję. Sprawia, że mój dzień jest lepszy. Dzięki, że sprawiam, że się uśmiecham. Dobra. Valentina, kto to jest? O nie! Moja miłość nie jest na sprzedaż. No, jesteś w programie, za który chyba dostajesz hajs. Nie, możesz mieszkać za darmo, ale powiedzmy, szukasz miłości w ogóle i to jest piękny dom. Ja miałam go już wcześniej udostępnić, ale zapomniałam,
więc myślę, że po tym odcinku go udostępnię. Także czekajcie na niego, jeśli będziecie chcieli go sobie pobrać, będzie dostępny. To jest taki wakacjowo, jakiś hotel, wiecie, taki crazy dollhouse. Także na pewno dam shortsa z powiadomieniem, oczywiście jak zawsze, więc myślę, że będziecie mogli... Nie, że będziecie wiedzieć o tym i będziecie sobie mogli pobrać, jeśli wam się ten dom podoba. Dobra, ja tutaj jak zawsze gadam, ale dobra, chodź tutaj do toalety, a ty też chcesz iść do toalety, ale kurczę, tu jest pełno toalet, ale nie we wszystkich łazienkach. Dobra. I pójdziecie sobie spać, no bo w końcu to będzie ten wielki wieczór, nie? I będziemy musieli wybrać. Mieliśmy interakcję. Noel pójdzie spać i jeszcze, żeby było, to wypełnimy tego, że pójdzie sobie na drinka. Zrobi sobie i będzie myśleć. Nie, to jest JD na łóżko. A twoje gdzie jest tu? Nie, to jest Kyla łóżko. Boże... Pamiętam, jak ten dom był pełen normalnie tych panów i w ogóle aż łezka się kręci, nie? Zawsze. To chyba będzie moje drugie wyzwanie wypełnione na tym kanale. Znaczy, 7 grzechów głównych to nie było takie wypełnione, bo zrobiłam tylko jedno pokolenie. Ale powiedzmy, że zaliczone i to też, także no, fajnie. Cieszy mnie to. Widzimy się za chwilkę, jak będzie wieczór. Jeszcze, żeby było, to robimy taką ostatnią kolację, wiecie, gdzie wszyscy sobie usiądziemy tutaj. I Noel, proszę, choć jeden raz usiądźcie w tej pięknej jadalni. Proszę bardzo, tutaj usiąść mi tu i rozmawiać. Tak, przy pięknej kolacji, którą Noel ugotowała. Proszę bardzo. Ja, no dobra, możecie tam co siedzieć, jak chcecie. Ale ja chciałam, żebyś tutaj bliżej usiadł, nie? No, szkoda. Ale dobra, możecie sobie rozmawiać o posiłku, czy coś takiego? No dobra, i tutaj proszę. No, elegancko. Dobra, i też mu popraw dzień, czy coś takiego. O! Już zjadłeś tak szybko, ale dobra, usiadłeś tu. To jest dobre. No ale z tym barabarem pod prysznicem, to wiecie. Knok, knok. Puk, puk. Ty w piżamie sobie normalnie. Dobra, ja nie wiem, z kim ona ma najwięcej tych relacji. Nie wiem. Ale dobra. Okej. Może pójdziemy jeszcze na chwilę? Tak, lubisz żarciki. No. Elegancko. Elegancko, elegancko. Dobra. O nie, o nie! Nie, ja nie chciałam takich rzeczy! O nie, ja wiem, co tu teraz będzie. O nie. O, ten się jeszcze cieszy. Co ty? O! Nieładnie. Nieładnie. Jest wściekły. O, miałaś tylko ze mną i w ogóle. No ale co się spodziewałeś? Ten jeszcze o jakimś toaletach gada. No ale co się spodziewałeś? Jesteś w programie. No ale dobra, no. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Przechodzimy. Myślę, że będziemy... Jest jesień? Nie, to ma być ciągle lato. Także będziemy przychodzić do następnego dnia, znaczy do tego samego powiedzmy, ale ja to trochę przedłużyłam, więc zaraz ustawiam, że tak powiem, wieczorek. Napijemy się drineczka i będziemy wybierać. Tak nam się prezentuje Noel w finałowej kreacji. Myślę, że jest bardzo ładna. Zrobiła sobie właśnie ulubionego, ostatniego drineczka, czyli kremową kolę. Chodź tu. Nie, musisz tutaj go wypić. Ostatni raz w tym miejscu. A nie na kanapie. Panowie są gdzieś tam. No, dobra, ale panowie też zaraz przyjdą.
Tylko ty się napij w samotności. Ty jesteś nie wiem co. Ale dobra, zobaczymy. Tak, to jest ta chwila, w której wybierzemy tego jednego. Tego jednego, ale najpierw będziemy się napić. Boże, ty jesteś głodny, dopiero co przecież jadłeś. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. O, proszę bardzo, fajna ta kiecka. Najbardziej podobają mi się tutaj te kryształki, nie? I w ogóle myślę, że do niej pasuje. W końcu to jest właśnie taka, jak wcześniej wspomniałam, Barbie. Dobra, może ja tutaj ich przywołam i dam im tutaj statuetkę. Albo i nie. Albo i tak, żeby to pięknie wyglądało. No dobrze, moi drodzy, to jest właśnie ten moment, ale myślę, że możemy sobie sprawdzić najpierw, jakie mają do siebie wszyscy odczucia, nie? Bo to też jest takie dosyć ważne. Są bratnimi duszami i w ogóle neutralny, bardzo satysfakcjonujące, okej. Ale ona nie wie nic o nim. No dobra, są głęboko, no ciekawe, dosyć ciekawe są. O, i są ten, atrakcyjni dla siebie. Ciekawe, że on myśli o niej, że ona jest taka super adorująca, czy coś takiego, ja nie wiem. Nawet polskich słów, ale dobra, mniejsza o to. I tutaj proszę bardzo, zobaczmy. I też takie satysfakcjonujące. A, bo oni chyba mieli... A nie. On miał takie coś, że chyba kogoś przyłapał z kim, no, ale była na Cimci Rimci. Chyba z Natanielem. Z Natanem. Tak, ale on ma o wiele mniej tych. No, jeszcze ją pobił przed chwilą, więc wiecie. Także myślę, że chyba to już jest wiadome, nie? Kto tu będzie. Tak, on ma na fulla. No, a ty... No niestety przegrałeś. Tak jest. Także Freddy był blisko. Tak jest, ale to niestety, dobra, stety czy nie, mi to tam rybka, ale wiecie, Nathan, tak, nasz prawnik, doktor, nie, inwestor, tak, czyli, czy tu zagrały pieniądze, nie wiem, ale nasz bad boy niestety, no, przegrał i musimy dać temu panu róże, tak jest. O Boże, a nie, ja klikam nim na niego. Dobra. Gdzie to było? To? Nie mamy tych cukierków. Nie mogę? A nie, to jest flirty. O, jest róża, proszę bardzo. No, dokonałaś wyboru, niestety. No i on jest oczywiście zazdrosny, tak? Czy ja mam mu się tu oświadczyć? No bo to jest w końcu nasze miejsce, nie? Ale ja myślę, że możemy się oświadczyć przed tym domem. Będzie tak bardzo klimatycznie. Dobra, chodź tu. I ty też chodź tu. Wygrałeś, facet. Wygrałeś. Dobra, chodźcie tu. Tak. Tutaj to jest takie trochę ciemne, więc myślę, że będzie dosyć klimatycznie. Ale ja zazwyczaj wolę, kiedy facet się oświadcza, a nie baba. Bo dla mnie to jest takie bardziej romantyczne, ale dobra. Co to się ten... Aha, bo ja się muszę go zapytać, czy zostanie najpierw naszym chłopakiem. O nie... Dobra. Gdzie to jest? Czy... No nie mogę, no. Dobra, czy zostaniesz naszym chłopakiem? No zobacz, wybrałeś sobie może przyszłą żonę, nie wiem. Muszę to dać. Kurczę, byliśmy już na randce. Dobra, to dajemy.
Nie no, miłości nie będziemy aż tak ten. Szepcz o pragnieniach. Tak, może teraz będzie. Pocałuj go w policzek, możesz. W końcu on wygrał, nie? O, proszę, jak pięknie. I tutaj mogę już? Czy nie mogę? Dobra, daję im, że go kocha i coś takiego. Ale dalej mi to nie wychodzi. Gdzie jest to? Oj, się przytulają. Gdzie jest to, żeby został jej chłopakiem? Czy nie może? Może ona jest za stara dla niego? Dobra, robimy to, nie? Oświadczamy się. I zobaczymy, czy to zadziała. To jest ten moment. O Jezu. A... No pewnie! Po to tu przyszedłem, nie? Ale to dziwnie wygląda, jak się dziewczyna facetowi oświadcza. O Boże, popłakałeś się! No, elegancko, elegancko. Boże, i to jest właśnie ten happy end, co nie? To ja lubię właśnie romantyczne rzeczy i takie tam. Dobra, to tutaj się jeszcze... To wiecie co, możecie się pocałować, tak? Tak, może ty ją pocałuj, bo ja ciągle z nią... O nie, tego to ja im nie klikałam. Ale dobra, w tanecznym krokiem, nie? No, ja się będę właśnie tym akcentem z wami żegnać. Mam nadzieję, że to wezwanie w moim wydaniu wam się podobało. Boże, Noel, co ty robisz? O matko, Boże, jak ten taniec wygląda! Jak ona się rusza. O Jezu, nie mogę. Ale fajnie to wygląda. Także mamy to ze sobą. Dajcie znać, którym pan waszym zdaniem powinien wygrać. Czy to powinien właśnie być Nathan? Czy Noel poszła, że tak powiem, za głosem pieniędzy, czy za głosem serca? Mnie też ciekawi, ale nie, no bądź, przecież ona szuka właśnie miłości tego Kena. I ja myślę, że on jak taki Ken wygląda, trochę taki właśnie Ryan Gosling z pieniędzmi. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję za oglądanie tego wyzwania. Zapraszam także na inne serie na moim kanale, jest ich do wyboru, do koloru. A ja się żegnam już z wami. Dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszonka w następnym. Bye, bye.